Dzień dobry, to jest kanał Dobitnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Moimi gośćmi są dzisiaj Sławomir Jastrzębowski, Salon 24, człowiek o niewiarygodnie wielkim uroku osobistym oraz Wiktor Świetlik, człowiek o niewiarygodnej inteligencji i zręcznej rączce, jak widać. Sławek też pokazuje, że ma zręczne rączki. Ja jeszcze taką bluzę mam w paski, bo będę siedział. Wszyscy będziemy siedzieć. Zaczniemy jednak, myślę poważnie, ponieważ sprawa Zbigniewa Ziobry, przeszukania w jego domu, w domach innych polityków suwerennej Polski, a wcześniej Solidarnej Polski, jednak trochę chyba zmieniła polską rzeczywistość. Takie mam wrażenie, że to jest przełamanie kolejnej bariery, zwłaszcza, że prokuratura dość mętnie tłumaczy, dlaczego zrobiła to w ten sposób i zapewniając, że przy czynnościach, na przykład w domu Zbigniewa Ziobry, był obecny jego pełnomocnik, no on był obecny się po 3 godzinach od wejścia, w związku z tym tak naprawdę przez 3 godziny to można było zrobić wszystko. Czy nie macie jednak wrażenia, że to się, no że jednak coś się zmieniło w polskiej polityce tak na dobre? A ja mam totalne déjà vu, Mariusz. Moim zdaniem to było i tak było w kilku sytuacjach. Tak było, jak była inwigilacja dziennikarzy Rzeczpospolitej po aferze hazardowej i tak było, jak były podsłuchy i jak wjechało ABW do Wprostu i tak było, jak panicznie wypychano z udziałowca w Rzeczpospolitej brytyjskiego z Polski. Tak? Nie wiem, czy tak jest na pewno, ale powtarzam moją tezę, którą mówiłem kilka dni temu, jak rozmawialiśmy. Tak się dzieje, kiedy Donald Tusk czegoś się obawia, co może dotyczyć jego osobiście. Wtedy albo może dotyczyć bardzo mocno, uderzyć w jego układ władzy. Wtedy właśnie wchodzą do gry służby i wtedy są działania bezprawne, bardzo niezgodne z tymi wszystkimi standardami, które głosimy tam wolnością słowa, tam jakimiś tam prawami dotyczącymi zatrzymań, a nawet tak nieważnymi aktami jak kodeks postępowania karnego. Tylko jest szybka akcja i szybkie neutralizowanie zagrożenia. I oczywiście nie mam na to dowodów, ale dla mnie dzisiaj to dokładnie tak wygląda. To wygląda jak neutralizowanie jakiegoś bardzo poważnego zagrożenia dla systemu władzy. I ja mam totalne déjà vu. Oni już by to wszystko dawno temu robili. Ja mam jednak wrażenie, że to jest trochę inaczej, ponieważ z inwigilacją dziennikarzy, nie tylko Rzeczpospolitej, ja też byłem inwigilowany wtedy, to było trochę jednak... Słucham? Mój te zuchu. Kombatant, nie zuch. Ja nie, wszyscy mi dokuczali, wszystkich podsłuchiwali, a ciebie nie było. Może sam podsłuchiwałeś. Jako... Wiktor się zawiesił, ale ja jednak mam wrażenie, że to jednak wyglądało trochę inaczej. Wtedy władza, do wejścia do Wprostu, władza robiła to jednak gdzieś tam za kulisami, starała się to ukryć, nie obnosiła się z tym, że inwigiluje dziennikarzy. Teraz wszystko jest robione na pokaz, po to, żeby także zastraszyć, nie tylko żeby to zrobić, ale także żeby zastraszyć. No dobrze, panowie, ale bądźmy sprawiedliwi, bo... Prawie sprawiedliwi. No to bądźmy sprawiedliwi. Otóż ja przypominam... Prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Znam kilka przypadków, kiedy to za czasów PiSu służby wchodziły do domów i mieszkań ludzi, w których to... Ciekawe, o kim będziesz mówił? Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie, jeżeli chcecie, żebym mówił o sobie, to ja byłem w domu wtedy, kiedy do mnie przyszli, ale ja znam przypadki, kiedy wchodziły służby do mieszkań i domów ludzi, których w środku nie było. Po prostu rozkręcali zamki, niszczyli drzwi i takie rzeczy się zdarzały, więc nie mówmy, że się nie zdarzały. Rzeczywiście pierwszy raz zdarza się taka historia, jeżeli chodzi o posła, pierwszy raz zdarza się taka historia, jeżeli chodzi o byłego ministra sprawiedliwości, zgoda. I nawet śmiałem się trochę, nie odczuwając żadnego Schadenfreude, ale śmiałem się trochę, że kiedyś to PiS musiało kupować Pegasusy za 25 milionów złotych, a teraz po prostu prokuratura może wejść do posłów i zabrać im telefony, zabrać dzieciakom telefony, całej rodzinie i sobie ma posłów, więc już nie trzeba posłów posługiwać. To jest taki prostszy Pegasus. Natomiast jeżeli,
Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to 3 lata temu służby weszły mi do domu, pisowskie służby, zabrały materiały, zabrały komputer, nie postawiono mi żadnego zarzutu, jak pewnie wiecie, do tej pory przez 3 lata, nawet mnie nie przesłuchano i nie oddano mi mojego sprzętu, więc jakby ja się nie nadaję za bardzo, żeby tej ekipy pisowskiej bronić w takich sytuacjach, bo jakoś za bardzo się nie nadaję do tego, ponieważ jakby sam w swoim przekonaniu, zupełnie prywatnym, więc... Słuchaj... Niepotrzebnie miałeś gry tam poinstalowane na tych komputerach. Jak oni się do tego dorwali, wiesz, że to uzależnia. Jak oni się do tego dorwali, to oni tam dalej siedzą przed tym i tułką. No. Trzeba ich... Apple'a i problem polega z CBA na tym, że oni nie są w stanie go otworzyć. To żeby nasi widzowie otworzyli. Nie są w stanie go otworzyć i telefon też jest Apple'a i niestety nie są w stanie go przez 3 lata otworzyć. Dlatego po złości go trzymają, jakby niszcząc wartość też tego, który w tej chwili ten komputer nie jest wiele wart, jest wart tylko tyle, że w środku jest po prostu moje archiwum i uniemożliwiono mi dostęp do moich danych, teoretycznie uniemożliwiono mi w dużej części pracy, więc ja nie odczuwam żaden Freudę. Natomiast mówienie, że ta władza robi coś takiego, czego nie robiła, rzeczywiście widzę tutaj większą brutalność ze strony tej władzy, natomiast zastanawiam się, jeżeli jakaś władza dojdzie do władzy, jakieś ugrupowanie polityczne dojdzie do władzy w przyszłości, nie wiem, czy to będzie PiS, czy jakiekolwiek inne, czy to ona może być jeszcze brutalniejsza w stosunku do tych ludzi. Oni wszyscy natychmiast specjalnymi uchwałami albo dekretami pójdą do więzienia, może już bez sądu, więc to idzie w tym kierunku. To jest nakręcanie negatywnych emocji. Nie podoba mi się... Na końcu... jeszcze jedno zdanie. To, na co zwrócił uwagę Mariusz, że właściwie to się zaczyna dziać przy kłamstwach, nazwijmy to wprost, i matactwach prokuratury, która twierdzi, że kontaktowała się z kimś. Przecież mają numer do Ziobry, przecież mogli do niego zadzwonić. Przecież Ziobro mógł zadzwonić do kogoś ze swojej rodziny, czy mógł zadzwonić do kogoś z sąsiadów, żeby pomogli, bo tam sąsiad miał klucze. Nie zrobili tego, po prostu. Nie zrobili tego świadomie i celowo. Nie chcieli, żeby był tam Ziobro, czy nie chcieli, żeby ktoś, jakiś pełnomocnik Ziobry był, chociaż rzeczywiście prawo jest inne i prawo mówi przede wszystkim, że można mieć pełnomocnika, że można być przy przeszukaniu i że generalnie samemu można wydawać rzeczy. A tu się stało inaczej. Przed 24 godziny mu kopali dom, więc słabo to wygląda, słabo. Nie, Sławek, ja chciałem tylko taką refleksję miałem, jak ty mówiłeś o tym, że jak kolejni, no, PiS powyważał niektóre drzwi, właściwie Tusk jeszcze wcześniej powyważał niektóre drzwi, PiS otworzył je, uchylił je bardziej, teraz oni otworzyli je bardziej i każdy, kto będzie przychodził następny, to będzie tym brutalniejszy, to skończy się tym, że w parędziesiąt lat albo szybciej dojdziemy do tego, że po prostu będzie tak jak kiedyś. Stado facetów, którzy dorwą się do władzy, wezmą maczugi i wytłuką tych drugich facetów, a jeżeli nie dadzą ich rady wytłuc, to tamci wezmą maczugi i wytłuką ich, więc to jest taka deewolucja, można by powiedzieć, polityczna. A ja myślę, że się pojawi nowy Tadeusz Mazowiecki i wszystko odkreśli grubą czerwoną linią. Kreską. Linia to była cienka czerwona. Gruba czarna kreska. Tak. I nie służyła pokojowi. Sławek wspomniał o prokuraturze, to może przejdźmy do prokuratury w takim razie, bo już tak się zręcznie zaczęło. Prokurator Wrzosek, zdaje się, bardzo, bardzo zaprzątnęła twoją uwagę i wzbudziła podziw. Tak, przeczytałem dzisiaj tekst dnia. Wczoraj tekstem dnia był tekst Marcina Dubskiego z Salonu 24. Pochwalę się o pewnym Moralesie 2, jak Państwo wiedzą. Ten Morales 2 pracował w spółce miejskiej Trzaskowskiego i w godzinach pracy hejtował kontrkandydatów Trzaskowskiego, wyzywając ich od najgorszych. To, że tam pusta głowa czy pusty łeb, to były słabe epitety. To były epitety bardzo często, które po prostu nie nadają się do powtórzenia. I okazuje się, że to był rodzony brat tego wcześniejszego Moralesa, czyli niedaleko pada brat od brata, jak się okazuje, Morales 2. No i wczoraj na debacie Rafał Trzaskowski, na debacie kandydatów na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski w zasadzie został zmuszony do tego sytuacją, bo Wipler go pytał o to, co on o tym uważa, co o tym sądzi. Został zmuszony do tego, żeby odwołać, czy powiedzieć, że odwoła prezesa spółki miejskiej. Zobaczymy, czy to zrobi, ale prawdopodobnie tak, to jest ta pierwsza sprawa. Ale poczekaj, bo to jest,
zanim przejdziemy do... Ja mam taką refleksję, że to jest polityka prorodzinna tak naprawdę. To jest platformą, oni wspierają po prostu rodziny. To podobno blizacy. Może trochę patologiczne, ale jednak. Tak. Sprawa, która rodzina się sama wspierała, ale patrzcie, rzeczywiście bardzo prorodzinne, jak bracia, pomimo, że już starsi ludzie i tacy trochę widać zniszczeni życiem, to jak razem dzielili wspólne zainteresowania, prawda? Takie to miły widok, przecież czasami są takie zdjęcia, memy, takie staruszkowie, na przykład dwaj bliźniacy tak samo ubrani łowią ryby na przykład i że tam 80 lat razem łowią sobie ryby. A ci kopanie razem siedzą i hejtują ludzi w internecie, tam zaszczuwają. Mają wspólne hobby, bracia, to jest słodkie takie. Za 20 lat pewnie będą robić to samo, bo do niczego się innego nie nadają. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, bo też z zainteresowaniem te doniesienia Marcina Dobskiego obserwowałem, w ogóle gratuluję, bo to chyba jest teraz najlepszy taki dziennikarz newsowy w Polsce, ale szef, bardzo dziękuję. Jestem bardzo ciekaw, czy Rafał Trzaskowski dopełni tego zobowiązania. Otóż jestem gotów się założyć, jak nie to odszczekam, ale jestem gotów się założyć, że pan Kopania będzie za rok pracował albo w którejś spółek miejskich, albo z którejś spółek Skarbu Państwa, albo w jakiejś firmie blisko powiązanej z państwem, albo świadczył usługi PR-owskie, konsultingowe, tudzież inne podmiotom publicznym. Będzie na kontrakcie B2B. Nie byłoby to dziwne. Będzie niezależnym biznesmenem, self-made manem. Właśnie. Wiktor, no to nie byłoby dziwne, no bo pokazał kompetencje, prawdziwe kompetencje, wysokie kompetencje i pokazał też to, że potrafi być rzutki, rezolutny, że w zasadzie ma dwójmyślenie, wcale nie w znaczeniu orwellowskim, tylko że potrafi jednocześnie zajmować się dwoma sprawami, kierować dużą spółką miejską, a jednocześnie wypisywać komentarze polityczne, więc naprawdę wartość. No i ogarnia narzędzia nowoczesnej komunikacji. Tak, tak. Ale wracamy do pani Wrzosek, do pani prokurator, która naprawdę mi imponuje. Zablokowała mnie już trochę wcześniej na Twitterze, ale zaimponowała mi tym, że rzeczywiście ma takie duże też umiejętności bilokacji chyba, ponieważ dzisiaj w tekście Wirtualnej Polski pan redaktor Słowik napisał o tym i o dziwnych przypadkach, w jakich ona zajmowała się polskimi mediami. Otóż blokowała polskie media różnymi pismami. 29 miała się dowiedzieć o pewnej sprawie od pana prokuratora, od pana, przepraszam, ministra kultury Sienkiewicza. 30 miała się tym zająć i 30 popełniła pismo, które normalnemu, bardzo utalentowanemu i bardzo pracowitemu i bardzo doświadczonemu prawnikowi zajęłoby co najmniej 2 dni z przypisami i tak dalej, i tak dalej. Pismo potem to liczyło 16 stron. Ona to zrobiła w kilka godzin. Skserowała to wydrukowała to na nie swoim sprzęcie, na sprzęcie, który należał prawdopodobnie do znanej kancelarii adwokackiej, będącą częścią międzynarodowego koncernu. I teraz ta kancelaria adwokacka, jest takie podejrzenie, że to może ktoś z tej kancelarii jej pomagał, co byłoby chyba niezgodne z prawem, no bo ci ludzie nie powinni mieć dostępu do danych prokuratury. Ci prawnicy z tej kancelarii, która w tej chwili, i to jest ciekawe, nie powinni mieć chyba dostępu. Natomiast co jest ciekawe, bo ci prawnicy w tej chwili obsługują Telewizję Polską, ci prawnicy, ta kancelaria obsługuje Polską Agencję Prasową i Polskie Radio Likwidatorów. Niektórzy mówią, że to może być jakby rodzaj zapłaty za to, za te świadczenia, no ale to chyba nie jest to możliwe, bo to byłby delikt, czyli byłby to czyn zabroniony i chyba prawnicy nie powinni tego robić. Ale być może zostali przyłapani. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. Ktoś na Twitterze już skomentował to w ten sposób, że ktoś z Zjednoczonej Prawicy, że w tej chwili powinny służby i ABW przybywać do domu pani prokurator Wrzosek, przybywać do domów tej kancelarii i do domów prawników tej kancelarii, zakrywać kamery i dokonywać przeszukań oraz przekopań. Ale bądź uczciwy, naprawić, to prawda, trochę naprawić uszkodzone drzwi. Pamiętacie, był kiedyś taki program o takich budowlańcach, nie pamiętam w jakiej telewizji, którzy z kamery. Znaczy na Dowbor powinna to zrobić. Jak wszystko psuli. No to właśnie, nie, bo u Dowborowej to naprawiają, ale był też taki program o takich, co naprawiają różne usterki i tam były kamery z ukrycia. Usterka. Jak demolują klatki. Tak, demolują klatki schodowe i tak dalej. To powinna dokładnie... Panowie, widać, że tu jest Chocim. Widać, że tak, pozdrawiamy Artura Wdowczyka, mecenasa, też mam taki kubek.
ale powinni, wiecie, też jej wjechać, te drzwi potem wstawić, ale tam wszystko zrobić taką rozpierduchę. Natomiast no, że, Sławku, no odpowiedź jest prosta. Niewinni nie mają się czego obawiać. Prokurator Brzozek jest z definicji niewinna, w związku z czym ona może nawet wydawać wyroki, no ona może do śledztwa wziąć ludzi z tej kancelarii prywatnej, oni mogą za nią wszystko napisać, ona położy te papiery w sądzie, nawet na papierze firmowym z tej kancelarii. No. Choćby to była kancelaria, którą Pruszków założył. Wiktor, staram się nie odczuwać Schadenfreude, ale pamiętam, jak te teksty opowiadał ktoś inny, że niewinni nie mają się czego obawiać, z takim podskórnym rechotem, nie? To chyba byli ludzie ze Zjednoczonej Prawicy. I teraz jakby pewne rzeczy do nich chyba wracają, nie? I z tą samą frazą, że niewinni nie mają się czego obawiać. Otóż mają się czego obawiać. Prokuratura w Polsce była polityczna za czasów Zjednoczonej Prawicy, prokuratura za czasów Koalicji Obywatelskiej czy Demokratycznej również jest polityczna, no przynajmniej tak to wygląda w tej chwili, bo pewne sprawy nie ruszyły, pewne sprawy zostały w zasadzie zawieszone. No sprawa marszałka Grodzkiego, gdzie okazuje się, że nie powinno być uchylenia immunitetu, bo tam wniosek był niepełny. Sprawa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, gdzie w zasadzie okazuje się to samo, że wniosek był niepełny. No to wygląda źle, to po prostu wygląda źle. To wygląda że prokuratura polityczna zaczęła być prokuraturą polityczną, tylko zmieniły się wektory i tylko tyle. Proszę. Dobrze, to w dwóch słowach. Masz rację, ale nie do końca. To, że PiS... Filozoficznie. To, że PiS nadużywał tych narzędzi, to również, to jest oczywiste i że i Ziobro, i służby generalnie rzecz biorąc, to już PiS bardziej lubił prokuraturę. W sumie ja mam wrażenie, że Platforma bardziej lubi służby. To jest trochę taka różnica. Natomiast... No, skoro podpułkownik jest ministrem kultury... cały zestaw tych ludzi było... W dużym stopniu zakładali Platformę Obywatelską. Przypominam, że jest niejaki Czempiński, który w pewnym momencie zaczął o tym gadać, to go z miejsca przymknęli na 48 godzin pod zarzutami korupcyjnymi i przestał o tym gadać. Nie, na 48 godzin, dłużej, Wiktor, dłużej tam siedział. Dłużej był aresztowany, tak. No to na dłużej. Natomiast jeżeli... Nie ma nic wspólnego, powiedzmy sobie szczerze, to była po prostu zbieg okoliczności, koincydencja. A nie, oczywiście. Natomiast Sławek, jeżeli chodzi o, być może PiS też nie był taki mocny, trzeba pamiętać, że w PiSie był bardzo silny konflikt i ziobryści, a co za tym idzie prokuratura, byli trochę grupą mniejszościową, bardzo mocno ograniczoną przez Wąsik i Kamiński grali tak właściwie nie wiadomo na kogo, bardziej byli pod samym Jarosławem Kaczyńskim, tak, Morawiecki był z nimi skonfliktowany, a nawet ci potencjalni sojusznicy jak tam Stasin czy Nowogrodzka się ich bali, więc PiS to nie był taki konglomerat, może przez to nie mieli takiej siły, ale mam wrażenie, że też nie mieli, jeżeli pozwolisz, że też nie mieli skłonności do pewnego rodzaju jednak aż tak daleko idących nadużyć. No bo, przepraszam bardzo, Banasia nikt w kajdankach nie wyprowadził, a obecna władza by zrobiła ten numer, że Banaś nie zdążyłby dojść do tego gabinetu w NIK-u. Po prostu by go stamtąd wyprowadzili. Kolejny przypadek to jest senator Grodzki. Też nie byłoby przebacz w tym przypadku. I takich osób jest więcej. No, kogo PiS zamknął tak naprawdę? PiS zamknął Sławomira Nowaka, bo już nic się nie dało zrobić, bo zaczęli Ukraińcy i Amerykanie robić panikę z tego, co tam zaczęli wyrabiać. Zamknęli skarbnika Platformy z zachodniopomorskiego. Zamknęli go jednak, pamiętaj. No, Karpińskiego zamknęli. No ale to były zarzuty obecne za to, że oni tam rzekomo robili jakieś, czy wedle tych zarzutów, jakieś rzeczy związane z obsługą śmieciową ratusza w Warszawie. To było... Sprawdzało Gawłowskiego i oczywiście ja nie jestem sądem, nie jestem prokuratorem, ale starałem się dość dogłębnie sprawdzić i wydaje mi się, że tam nie za dużo jest, to po pierwsze, a może nawet nic, a poza tym jakby sposób nękania też przez służby Gawłowskiego był taki, że pozabierali mu szklanki i filiżanki z domu, które miały być jakąś wartość, a one były niewiele warte, to były polskie zwykłe, pozabierali mu to, spakowali na poczet jakiś kar podobno idiotycznych, a potem powiedzieli, że ponieważ prokuratura czy sąd kazał to wydać mu, oddać mu to po prostu, to powiedzieli mu, żeby on przyjechał sobie i odebrał to sam. Może lepiej, żebyśmy my tych służb nie mieli w ogóle, bo one chyba więcej szkodzą niż pomagają. To te służby... Ja myślę, że tu są trzy refleksje. Przede wszystkim to, że jakaś kancelaria pisze prokuraturze coś na swoich komputerach i być może swoimi wychowawcami, to nie jest...
No nie jest to szczególnie dziwne. Mamy przecież, to przykład idzie z góry. Sąd Najwyższy zamawiał na mieście swego czasu orzeczenia i był pisane przez kancelarię zewnętrzną. W związku z tym prokuratura bierze przykład z najwyższego sądu, no, z organu państwa. Poza tym mówienie dzisiaj, to jest właśnie ta pewna naiwność. Przepraszam za taką, że tak Sławek siedzi w takim fotelu, tak poważnie wygląda, ale to jest ta naiwność. Co to znaczy, że dzisiaj coś jest niezgodne z prawem? Nie ma czegoś takiego niezgodne z prawem. Niezgodne z prawem to będzie ty, jak ty pojedziesz za szybko w terenie zabudowanym, to ci prawo jazdy zabiorą. I to będzie niezgodne z prawem. Jezu, ale dzisiaj jest... prawo w Polsce to jest wola wodza. Ja sam jestem za szybko, ale jestem za tym. Nie, no, to jest wola wodza. Wódz mówi, że ma być, to tak ma być. To zostało wprost wyartykułowane. Prawo jest tak, jak my je rozumiemy. Tak. I my robimy pewne rzeczy i szukamy podstawy prawnej. No dla mnie to jest... To jest cytat dziesięciolecia co najmniej, jeżeli chodzi o pana Bodnara, to myślę, że żaden prawnik nie jest go w stanie przebić, bo to jest właściwie przyznanie się do łamania prawa. No który nie, to mówił... To jest też Donald, prawa. Robimy to jest pewne Donald rzeczy, przed wyborami. Podstawy. Tam do jednego z dziennikarzy TVP zastosujemy, mniej więcej to cytuję, zastosujemy wobec was prawo tak, jak je rozumiemy, tak? To jest, tak. Realnie rzecz biorąc, to jest zapowiedź politycznej zemsty i tego, że ja będę stanowił je prawo. Prawo będzie takie, jak ja je rozumiem, tak? Ale to jest Uczciwie mówiąc, to jest język gangstera po prostu. Nie gangstera. Ale, wiecie, ale zwróćcie uwagę na jedno. Mów, Marcin, proszę bardzo. To jest klasyka. Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. No to jest przecież nawiązanie wprost do tego. Prokurator Wyszyński. Mamy człowieka, to znajdziemy podstawę prawną. No to jest to samo przecież. Prokurator Wyszyński nie myli z prymasem. Na coś takiego, co zostało w sieci odnotowane, to znaczy na sentyment, to znaczy na to, co myślą o tym ludzie i użytkownicy mediów społecznościowych. Okazuje się, że jednak użytkownikom mediów społecznościowych ta cała akcja podobno, bo ja nie robiłem tych badań, czytałem tylko je w internecie, podobno się podoba. To znaczy ta chęć, przepraszam, dojechania PiS-u, czy zemsty na PiS-u jest przez dużą część społeczeństwa niestety akceptowana, chociaż ona byłaby niezgodna z prawem. I to jest porażające. To znaczy porażające jest to, co zostało w głowach ludzi, z czym dużej części społeczeństwa PiS się kojarzy i jak PiS mógł do tego dopuścić, że te skojarzenia są właśnie takie. No to jest coś, co chyba nie zostało przetrawione jeszcze przez Zjednoczoną Prawicę, a powinno zostać. Też jest jedna jeszcze uwaga do tego, co Wiktor mówił, jeżeli chodzi o tą działalność służb i różnych sił, których można użyć. PiS mimo wszystko miał bardzo wiele bezpieczników. Czyli ponieważ miał przeciwko sobie media, to musiał uważać. Ponieważ miał przeciwko sobie Unię Europejską, to musiał uważać. Był skonfliktowany wewnętrznie, musiał uważać. Platforma nie musi uważać na nic. To jest dokładnie to. Ja myślę, Mariusz, że tam grała jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, wejdę ci na chwilę w słowo. Myślę, że tam grała wagę jeszcze jedna rzecz, że część pisowców uważała, tak jak politycy do tej pory bardzo często myślą, nie ruszymy ich za bardzo, nie przekroczymy pewnych granic, po to, żeby oni nie przekroczyli. Dlatego bardzo wielu ludzi, jeśli chodzi na wolności i byłych polityków, byłych premierów też w Polsce, tak? Dlatego pewnych lustracji nie doprowadzono do końca, całej masy rzeczy, bo przecież to się zmienia, to my nie zrobimy tak, bo jak wrócą, no to potem porządzą, to też tam postraszą, kogoś tam zatrzymają, przy tych kamerach wyprowadzą tam czasami z domu, ale nie przekroczą pewnych granic, tak? A Donald Tusk doszedł do innego wniosku, do tego, do którego tak do końca nikt po 89 roku nie doszedł. Doszedł do wniosku, nie, sorry, my już tej władzy nigdy nie oddamy. Powiedział swoim ludziom, jak ją oddamy, to pójdziemy do więzień. Jedziecie na jednym wózku ze mną, jesteście front wschodni, tak? Jesteśmy w natarciu, jak bolszewicy przełamią Niemców, to wszystkich zabiją. Macie do wyboru wygrać albo i prowadzić ofensywę bez końca, albo zginąć. To jest przekaz Tuska dla swoich ludzi i to jest ta myśl, tak? Że jeżeli, no rzeczywiście, jeżeli oni stracą władzę, to teraz po prostu PiS ich zamknie. Mariusz, ja pozwolę sobie zacytować słynnego publicystę Wiktora Świetlika, który powiedział zdanie brzmiące mniej więcej tak, masz rację, ale nie do końca. Otóż masz rację, ale nie do końca. Oczywiście Donald Tusk teoretycznie wysadził wszystkie bezpieczniki, ale ja pamiętam, ponieważ jestem już stary, siwy i łysy, pewną znamienną okładkę polityki, gdzie występował Donald Tusk w czasach najlepszych jego rządzenia dla niego i na tej okładce powiedział, nie ma z kim przegrać. Okazuje się, że przegrał sam ze sobą i że przegrał z opinią publiczną, która po prostu no, miała dosyć już jego formacji.
i potrzebowała zmiany. Na pewno w tej chwili opinia publiczna nie jest zmęczona Donaldem Tuskiem jeszcze. Czy będzie wkrótce? No, myślę, że VAT na żywność, ceny energii elektrycznej mogą pewne zmęczenie w opinii publicznej wywołać, a też to, co się dzieje i to, co w tej chwili widzimy, części opinii publicznej się podoba, no ale nie jest to demokracja wzorcowa, kiedy w zasadzie ustawy są niepotrzebne, są uchwały, kiedy w sposób no, rażący, ostentacyjny lekceważy się Trybunał Konstytucyjny, kiedy lekceważy się i upokarza prezydenta Polski, bo wejście milicji, policji, przepraszam, do prezydenta Polski w czasie jego nieobecności, do Pałacu Prezydenckiego, było jego upokorzeniem. Należy to w ten sposób rozpatrywać. No potem, że szef BBN-u opowiadał, że wszystko było zgodne z prawem, no to były historie w ogóle jakby niewiarygodne. Koszmarna postać swoją drogą. To, co ten człowiek opowiadał, to było niewiarygodne. Ja się zastanawiam. Największa zmora, jaką można mieć, to wyobrazić sobie, że się ma takiego pracownika jak ten pan. Ale, proszę Państwa, jakby... Od bezpieczeństwa, specjalista od bezpieczeństwa. Łobuzy to wybijały panu zęby, ale było ich więcej, a po prostu mieli trochę racji. Każda władza... Odpowali na fajki, sorry, nie pomogliśmy. I może przegrać z ludem. Lud może być w pewnym momencie zmęczony. No, jeżeli ktokolwiek prowadzi w Polsce interesy i się zastanawia w tej chwili na przykład, że będzie występował przed sądem, to przecież nie wiadomo, kto reprezentuje, czy to jest sędzia, czy to jest neosędzia, czy wyrok będzie, czy go nie będzie, a jeżeli będzie, to czy on będzie uznawany przez innych sędziów, czy zostaną mu wypłacone pieniądze, jak długo będzie to trwało, bo będzie mogło wyglądać, że wyrok już jest lada dzień albo lada tydzień, a potem się okaże, że tego wyroku w ogóle nie ma, bo był procedowany, bo cała sprawa była procedowana przez niewłaściwych prokuratorów, przez niewłaściwych sędziów i czy przez adwokatów, którzy nie mieli pełnomocnictw. Więc żyjemy w państwie, w którym jakby teoretycznie my sobie jeszcze nie zdajemy z tego sprawy, ale nie da się normalnie egzystować, znaczy nie da się prowadzić normalnych interesów. I to już będzie widać wkrótce, ponieważ są pozwy przeciwko na przykład Telewizji Polskiej i niektóre sądy uznają, że Telewizji Polskiej nikt nie reprezentuje, bo nie ma pełnomocnictw, więc ludzie są nie wpisywani do KRS-u. Kto ma reprezentować teraz Telewizję Polską na przykład? Jaki adwokat? Kto ma wydać pełnomocnictwo? Kto ma je podpisać? No ten adwokat, co tam drukował ten dokument, pani Wrzosek. No przecież wiadomo kto. Ten ma ten adwokat, za którym są służby specjalne i policja. No tak. Więc żyjemy w takim wielokrotnym zapętleniu. Ja się zastanawiam, jakby o co tu chodzi, bo może tu chodzi o to, żeby wprowadzić totalny chaos, ale po co wprowadzać ten totalny chaos? No, to jest dla mnie oczywiste. Ja mam jedną teorię. Totalny chaos wprowadza się po to, żeby przejąć władzę w sposób absolutnie dyktatorski. No ale to chyba nie jest ten element, skoro jest. Nie, zresztą muszę powiedzieć, że w tym przypadku zgadzam się z kolegą, bo ty się chyba do końca nie zgadzasz, a ja się z tobą zgadzam w pełni. Sławek się nie zgadza sam ze sobą, a Wiktor zgadza się ze Sławkiem. Tak, ja się zgadzam ze Sławkiem tak, bardziej niż Sławek sam ze sobą. Rozmawiam, uważają niektórzy, że jestem troszeczkę tego, nie, bo ja rozmawiam ze sobą i to na głos czasem, przepraszam. Ja też. Ja czasami dyskutuję sam ze sobą. W tramwajach to robi spore wrażenie. Ale przeważnie dlatego mam słuchawki, żeby ludzie myśleli, że z kimś rozmawiam. Ale to, o czym mówisz, to tak, no to jest znana reguła historyczna, że w ogóle takie autorytarne systemy władzy zawsze brały się z, po pierwsze z podważenia legalności tego, co było, a potem z chaosu. No, co zrobił Piłsudski? Podważył legalność funkcjonowania tamtego rządu, tak? I próbował jakoś zalegalizować tak naprawdę bezprawie, którego dokonał, jakkolwiek byśmy tego nie oceniali. No, ale też poważniejsze sprawy. No, rewolucja bolszewicka wzięła się z chaosu prawnego, tak? No, to znaczy, czy władza bolszewików. Najpierw trzeba było wprowadzić anarchię. Najpierw wprowadza się anarchię, szczególnie anarchię prawną i instytucjonalną, a potem przejmuje władzę. Tak było w Niemczech. Ja nie lubię tych argumentów ad Hitleram i tych porównań, ale ten model pewnie funkcjonował w wielu innych miejscach, w tych wszystkich krajach południowej Ameryki, tak? Najpierw jest anarchia, jakieś walki, jakaś ulica zrewoltowana i w pewnym momencie, wszyscy mają tego dosyć, przychodzi silny człowiek, który bierze władzę i równocześnie narzuca swoje reguły, też reguły prawne,
Bo stare reguły prawne już nie funkcjonują, tak? Nikogo nie obchodzą. No to jest ten model, z którym moim zdaniem mamy do jakiegoś stopnia w Polsce. I to, drogi kochany Mariuszu, w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu, zachęcam Państwa też do obejrzenia tego materiału o wejściu do domu ziobrystów, do domów ziobrystów. Różni nas od... Ja rozumiem, że różni nas od Zachodu. Sławek wziął jakieś zwierzę jeszcze, czy mamy czwartego rozmówcę, być może najinteligentniejszego, a z pewnością najładniejszego. To jest Konan, to jest pies Konan mój, który przyszedł do mnie i właśnie coś tam chciał, przepraszam. No. Jeżeli jest tak, jak mówisz, Wiktorze, to jest potwierdzenie na rewolucję. To jest potwierdzenie na rewolucję, na nowy rodzaj rewolucji, który się w Polsce odbędzie, czy odbywa. I to jest, ja się z tym akurat zgadzam, że to jest zmiana systemu politycznego na system polityczny. Ja nie chcę tak myśleć, ja naprawdę nie chcę tak myśleć, że żyjemy w czasach, w których ktoś pomyślał sobie, że wprowadzi chaos po to, żeby potem ludzie mieli pewnego rodzaju ulgę, że skończył się chaos. To prawda, on wziął wszystkich za twarze, ale chaos się skończył i... proponował i wprowadził porządek. Nie chcę tak myśleć, bo jestem takim myśleniem przerażony. Ale jesteś, jak już powiedziałeś, jesteś stary, siwy i łysy. W związku z tym pamiętasz, może nie tak dobrze, jak to, co się dzieje teraz, ale że po wprowadzeniu stanu wojennego większość społeczeństwa też była zadowolona ze wprowadzenia stanu wojennego. No nie wiem, czy większość społeczeństwa, tak? Były takie badania, nie wiem tego. Była duża, ponieważ skończył się chaos. Skończył się bałagan, skończył się, oczywiście on się nie skończył, ale poczucie tego, że się skończył, zostało wywołane i wreszcie miał być porządek. Sprawda, w efekcie tego porządku nie było, a generał Jaruzelski wpadł na pomysł, żeby w sklepach były towary, to należy je produkować takiej jakości, żeby ludzie nie chcieli ich kupować, ale... Jedna rzecz mnie tutaj rzeczywiście razi, jedna rzecz mnie zastanawia, jak to jest możliwe, że społeczność międzynarodowa, ta demokratyczna społeczność międzynarodowa, że Parlament Europejski, Unia Demokratyczna, a nawet sam prezydent Stanów Zjednoczonych, Biden, mówi, że to mu się podoba, że jest przyzwolenie. A mogę ci odpowiedzieć? Tak trzeba. Ja się też dużo nad tym zastanawiam. Zobacz, że społeczność międzynarodowa nie za bardzo przejmuje się tym, że ważny sojusznik NATO, Azerbejdżan, nie dość, że ma zamordyzm u siebie, to w gruncie rzeczy napadł na Armenię i tam mordował jeńców, robił różne takie rzeczy. Społeczność międzynarodowa nie za bardzo przejmuje się, że Kazachstan kilka lat temu strzelał do demonstrantów i że jest tam w drugim pokoleniu potworny zamordyzm. No, ja się obawiam, że na tym polega w tym przypadku coś, że tak powiem, społeczności międzynarodowej. Z perspektywy społeczności międzynarodowej ważne jest, żebyśmy byli z buforem bezpieczeństwa, żeby można było tu w miarę robić interesy, żeby była pewna stabilność, tak? Pewna taka fasada takiej liberalnej demokracji, szczególnie w tym obszarze obyczajowym i tak dalej, żeby Polska nie była jakimś rozsadnikiem, ale tutaj nie mają obowiązywać te standardy, co obowiązują w Holandii albo w Waszyngtonie. No nie. Tutaj to jest taki kraj, gdzie ważne, żeby był spokój. No. Przypomnij sobie, Sławku, jak spacyfikowano protest rolników w Kanadzie. Czy to były metody demokratyczne? Nie, to były metody niedemokratyczne, to były metody totalitarne. Tam za język nienawiści tak zwany podobno proponują karę dożywocia, ale ja wam jeszcze powiem, że zastanawiało mnie to, w jak bardzo brutalny sposób został w Polsce też potraktowany strajk rolników, bo on został potraktowany przez policję niezwykle brutalnie. Poza tym widzieliśmy, że policjanci po prostu w pewnym momencie prowokowali, że policjanci zachowywali się dalece nieprofesjonalnie, właśnie w ten sposób, jakby zależało im na wywołaniu burt i wywołaniu takiego przeświadczenia społeczeństwa, że ci rolnicy to są chuligani. Ale badania pokazują, że ponad 70% społeczeństwa jest za rolnikami, że ten Zielony Ład się nie podoba, że Fit for 55 też się nie podoba Polakom, bo zaczynają sobie zdawać sprawę, że oznacza to dla nich biedę. Biedę. Ale to jest bieda. To dla nas to będziemy biedni wszyscy, bez pieniędzy. Ale to nie ma znaczenia dla sytuacji politycznej w Polsce, ponieważ
to, że Polacy są, popierają rolników, to nie znaczy, że rolnicy są, Polacy tego tak nie odbierają, że są antagonistami rządu. Nie, po prostu oni są antagonistami Unii Europejskiej, jakichś rozwiązań, jakiegoś Zielonego Ładu, jakiegoś czegoś. Jakby nie kojarzą tego, że ten rząd będzie wprowadzał ten Zielony Ład z dużym zaangażowaniem. Nawet jeżeli Morawiecki to podpisał, to z pewnością prowadziłby jakąś grę opóźniającą, jakieś działania, które by chroniły polski przemysł. Natomiast tutaj czegoś takiego nie będzie. Dobra, panowie, zejdźmy z takich bardzo poważnych tematów, bo zrobiło się bardzo poważnie, a nawet fundamentalnie poważnie. I przejdźmy... Bo jesteśmy fundamentalistami. Poważnymi. Bo wylewamy fundamenty. Serious fundamentalists. Ja mam pytanie o buty. Kto z was ma najdroższe buty? Ja jestem w domu, mam skarpetki na nogach, szczerze. Myślę, że Sławek, ty masz najdroższe buty z nas wszystkich. Sławek, ile wydałeś na buty najdrożej? Nie powiem, nie. We Włoszech kupiłem sobie za nie kiedyś buty, nie powiem, nie. A z piątkę wydałeś, dziadu. No, ale... Nigdy nie zrozumiem takich ludzi. Ja szczerze mówiąc nie przekroczyłem 3-0. Nie licząc butów narciarskich nie przekroczyłem 3-0. Czyli nie? Tak naprawdę, Sławek, ty się, bo ty jesteś też z Łodzi, także tam pani prezydent Danowska i to macie to same. Jakby był chłopak z Pabianic, to by wiedział, że buty nie są tak ważne jak nogi. Ale wiem, do czego pijecie. Pijecie do tego, co wypisuje Marcin Dobski znowu z Salonu 24, kiedy punktuje różnych polityków. A właśnie, Sławek, dlaczego Dobski się nie zajmie twoimi? Bo ściga panią Zdanowską, pana Kołodziejczaka, piękne buciki od Gucci'ego, czy jakieś tam też chyba za jakąś piątkę, z klamerkami złotymi. No naprawdę jestem przekonany, że to w tym to można i do i obornik przerzucać. Nie. A właśnie dlaczego twoimi butami się nie zajmie? Raz ku mojemu zdziwieniu się zajął, wrzuciłem jakieś zdjęcie z Sycylii, gdzie byłem z rodziną i zajął się moimi butami, byliśmy tam na spacerze i miałem bardzo tanie Adidasy i pochwalił mnie akurat. Ocenił je. Boże, co za ustawka. Pamiętam jak po tych zegarkach Nowaków, pamiętacie innych, przyszedł minister Szczurek, taki finansów był przez krótki czas, skądinąd sympatyczny facet, bankowiec, i on sobie wziął taki zegarek, taki za 7 czy tam za 8 dych, taki nawet chyba nie kasy, jakiegoś takiego najtańszego Japończyka założył i to było tak bardzo fajnie przyjęte. To właśnie tak zrobiłeś ustawkę z tymi Adidasami. A zaraz potem na chwilę do zdjęcia, a zaraz potem tam takie buty, Kołodziejczakowi pójdzie w piętę. Tygodne dochodzenie. A swoją drogą, słuchajcie, to jest niezłe, jak taki trybun ludowy... Protestujący rolnik ma buty za piątkę, nie? To jest kurde. Ale oni coś mają z tymi butami. Słuchaj, ja śmiem twierdzić, dla mnie, wtedy jako dziennikarza mocno obserwującego politykę i znającego Andrzeja Lepera, bo ja z nim parę razy od czasu do czasu gadałem, jego upadek to był jak siedział w jakimś programie telewizyjnym i chwalił się, że ma buty od Kielmana tam bodajże, no wiem, Sławek, ty takich tanich nawet nie masz, ale bodajże tam za 1500 czy tam 1300 zł. Szyte na miarę. Szyte na miarę, tak. Dla mnie to był moment upadku Lepera. To znaczy, że facetowi odwaliło po prostu, że on już przeszedł na drugą stronę. Tylko tak. Leperowi to zajęło trochę czasu i wydawałoby się, że to ten Kołodziejczak to nawet nie wiadomo, czy wie, kto to jest Leper, bo to przecież nie jest zbyt ten lotny człowiek, więc pewnie wchodzi po prostu w te szyny, które przeszło bardzo, bardzo wielu ludzi. Ale moim zdaniem po tej akcji z tymi butami Dobski go tak swoją drogą załatwił. On już, bo ciebie to wszyscy akceptują, wiedzą, że te zegarki, buty kupujesz, tam czasem ci prokuratura zajmie, to drugie kupisz im na złość, a w przypadku Kołodziejczaka to gdzie on wróci na wieś? No kto normalny na wsi, w ogóle powiem szczerze, dla mnie kto normalny, no ale dla ciebie, Sławku, robię wyjątek, kto normalny kupuje buty za piątkę? No? Kto normalny na wsi kupuje? Ale ja ostatnio... Jest prosta sytuacja, z politykami to naprawdę oni muszą być bardzo ostrożni. Dlaczego? No dlatego, że na przykład, nie wiem, no polityk, wiemy ile zarabia. No zarabia powiedzmy tam niektórzy 8 tysięcy netto, niektórzy 10, czasem 12, 15, ale raczej to są te kwoty, że zarabiają te... No i jeżeli okazuje się, że ta osoba na buty, na ubranie, na kurtkę, konkretna osoba z konkretnymi zarobkami, bo widzimy przecież oświadczenia majątkowe, więc jeżeli zarabia 8 tysięcy czy 10 tysięcy i 5 tysięcy wydaje na buty i 5 tysięcy na kurtkę, no to coś tutaj nie działa, nie? Bo jednak trzeba płacić rachunki, trzeba płacić kredyty, trzeba płacić za prąd, za światło, dzieci i tak dalej. Na raty kupił.
Więc jest, ja nie wiem, czy tak, czy nie. Ale słuchajcie, wiecie, co powiem wam szczerze? Pojawia się pytanie, słuchaj, a skąd ty masz tyle pieniędzy? Bo my mamy pieniądze stąd, że, no nie wiem, ja mam działalność gospodarczą i byłem przez wiele lat redaktorem naczelnym dużej gazety. Więc to jest trochę inna sprawa. A oni są jakby prześwietlani, muszą uważać. Ale to może być też inaczej. To może być też inaczej, bo ja ostatnio przeczytałem, że Kołodziejczak parę lat temu poszedł do butiku, chciał kupić buty i się targował. Może on wytargował po prostu dobrą cenę. Zadzwonili teraz. Zdziwienie było w tym butiku, że on się chce targować. No ale chłop doświadczony, że się trzeba targować, no to zawołał kierownika. Ale to nie jest też tak, że na zachodzie w sklepach nie możesz się targować. Tak nie jest. To tam możesz sobie podać swoją cenę. Nawet, znaczy inna sprawa, to rzeczywiście nie. W outletach zachodnich można takie rzeczy kupić dużo taniej, ale nie zmienia to faktu. Słuchajcie, już abstrahując od cen, no kto normalny, będąc politykiem w biednym kraju jednak, jak na standardy zachodnioeuropejskie, jakim jest Polska, chodzi w butach za parę tysięcy. Jeszcze rozumiem jastrzębowskiego biznesmena, chociaż tak jak mówię, nie rozumiem kupowania w ogóle takiego drugiego obuwia. No, ale oprócz tego, zobaczcie, jakie oni te buty kupują. Już nie wiem, jakie teraz miała Zdanowska, ale pamiętacie, jak ona miała takie za parę tysięcy też takie klapki okropne. No przecież to, co ten Kołodziejczak ma na nogach, to też jest trochę słabe. No Tusk ma, Tusk też kupuje strasznie drogie ubrania, co tam Dowski go od czasu do czasu wyłapuje z tymi kurteczkami też tam po 10 tysięcy i tak dalej. Ale chociaż to jeszcze jakoś na nim wygląda. To jest jak na takiego próbującego się odmłodzić dziadersa, tak? Takiego dziadersa, który chce wyrywać młode laski. No to jest taki trochę styl. Natomiast no to, co robią Zdanowska czy Kołodziejczak, to jest masakra. Ja to czegoś takiego za darmo bym nie założył na nogi. No to Wietnamczycy najładniejsze rzeczy tutaj koło mnie sprzedają na w rondzie wiatraczna czy pod stadionem. To jest full wypas na tle tego gówna, co oni kupują po 5 tysięcy. Znaczy ja uważam, że Tusk akurat ma dobry gust. Naprawdę. I on się dobrze ubiera. On jest dobrze ubrany. I to nie jest takie świecące się, to nie jest takie, przepraszam, cygańskie, jak niektórzy mówią, przepraszam, nie chcę żadnej mniejszości obrażać, ale nie jest to złote, skromne, nie? Tusk ma niezły gust, naprawdę niezły i te ubrania są dobrze dobrane. I też nie uważam tego, że jak facet ma tam 65 lat, 66 teraz Tusk, to od razu on musi się ubierać tak jakby, nie wiem, do trumny albo coś. Nie, dlaczego nie? Dobrze się czuje, młodo się czuje, niech się fajnie ubiera. I on to robi. Ale rzeczywiście, no czasem jest, że te buty tak świecą, nie? Że to ma być pokazane, że zobacz, a zobacz, nie? To jest inna sprawa, ale to nie dotyczy Tuska, ale są tacy politycy, którzy, musi być duży napis, nie? To na co Rosjanie cierpią bardzo często. Zawsze jest kolejka w tych sklepach, takie wielkie koszulki, jakieś tam Calvin Klein albo coś, nie? Wielka albo Gucci, wielka kolejka, specjalnie serie takie wypuszczają dla ruskich i się wielkie kolejki, już teraz pewnie się nie ustawiają tak bardzo, jak się ustawiały, ale wielkie kolejki Rosjan, którzy kupują, każdy chce wrócić z tą koszulką Gucci i torbą bossa w ręce. Nasi politycy już przeszli tę drogę, to znaczy oni już wiedzą, że nie ma co świecić markami i te najlepsze marki jak Hermenegildo Zegna, to generalnie nie mają swoich oznaczeń i one nie świecą właśnie dlatego, że to ty jesteś marką, to ty nosisz dobre ubranie, Ale wiesz co, przypominam taką sytuację, bo przyznam się wam do strasznej rzeczy, kiedyś tak nawet znałem się i trochę kibicowałem Markowi Migalskiemu, jakoś tam przykładałem się do jego kariery, co nie było zbyt dobre, ale każdy to miał, każdy kiedyś się ode mnie Migalskiego i każdy był kiedyś z Markiem Migalskim zaprzyjaźniony i to był fajny facet w ogóle. Jeśli ode mnie popełnili ten błąd, to przypominam, że Jarosław Kaczyński, co jest jednym z wielu świadectw jego geniuszu i ręki do ludzi, się typował Migalskiego na przyszłego prezydenta. Ale kiedy zorientowałem się, że to jest kompletny pajac, otóż zorientowałem się, bo on napisał taką książkę tam, podręcznik po Europarlamencie, czy coś takiego, no i to wziąłem, no mówię, no chociaż może tam jest jakiś jedna jakaś myśl, niech tam będą obyczajówka, ale jedna jakaś myśl o polityce. I teraz co najważniejszego tam wyniósł Migalski z tego Europarlamentu? Że od tych tam posłów zachodnich to się nauczył, że na przykład można tak przełamać kolor, zielony krawat albo skarpetki, to wtedy w Polsce się jeszcze takie nosiło, że to jest takie fajne i człowiek dobrze wygląda, a na przykład wobec Wojciechowskiego, bo teraz wszyscy różnie mają zarzuty, no o Trzaskowskim pisał, że taki nie jest zbyt mądry, no ale się nieźle ubiera i tak dalej, no a z kolei Wojciechowski, że nie, no on nawet może się tam zna na tej polityce europejskiej i tam rolnej i różnych innych sprawach, ale on się
fatalnie ubiera, źle wygląda. No i wtedy sobie pomyślałem, kurde, kogo ten Kaczyński tam pakował? Co ja też narobiłem w ogóle? Zabierzcie go stamtąd, niech idzie do butiku albo sobie puści Fashion TV, wystarczy. No po co on tam ma siedzieć za te nasze pieniądze, żeby się krawat zielony nauczył nosić? A to nie była najlepsza książka Marka Migalskiego. Marek Migalski napisał najlepszą książkę o tym, jak się wyłudza pieniądze z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się 5 osób wsiada w samochód i się jedzie tam do tego parlamentu, a potem się rozpisuje, że każdy leciał samolotem. I tam był podręcznik normalnie, jak to zrobić. To była fantastyczna książka. Wiele osób z niej skorzystało. Wiele osób. Ale to mi, ta opowieść mi pasuje do innej historii z Markiem Migalskim. Kiedyś byłem w parlamencie europejskim, jeszcze jak Marek Migalski był tam eurodeputowanym. I usiedliśmy, napiliśmy się lampkę wina, bo był jakiś tam dzień chyba, nie wiem, polski tam, on mówi, no ale tam było skromnie, on mówi, wiesz co, czy wie pan co, to pójdźmy piętro wyżej, tam jest dzień chyba azerski, czy jakoś tak. I tam poszliśmy, tam było świetne jedzenie, dużo wina, no ale też się zamknęło. On mówi, to pójdźmy tam jeszcze gdzie indziej, tam był chyba dzień, jakiś jeszcze inny dzień. I w ten sposób krążyliśmy po całym Parlamencie Europejskim, po tych piętrach i Marek też wiedział, gdzie jest jaki dzień, gdzie jest dobre wino i gdzie jest dobre jedzenie, no. Czy jeszcze oszczędzał na tych dietach tam, że nie trzeba było tam wydawać. No, nie mówiąc krótko, interesował się polityką światową. Oszczędności zarzutu. Natomiast jeżeli już tak kończąc, bo już trochę czasu zajmujemy, opowiem wam na koniec i państwu historię o tym szyku, jaki polscy politycy mają. Ja parę lat temu byłem w Chinach i w polskiej ambasadzie w Chinach krąży taka opowieść o jednej pani premier, która przyleciała tam i się witała z Xi Jinpingiem na, zresztą w rocznicę, dość niezręczną, ponieważ w rocznicę masakry na placu Tiananmen, każdy może sprawdzić w internecie, która to była pani premier, ale najważniejszym punktem tej wizyty nie było spotkanie z Xi Jinpingiem. Była wizyta w takim domu handlowym Silk, który jest niedaleko od polskiej ambasady, całkiem blisko, i tam są podróbki z całego świata. I po prostu on... Tam naprawdę można kupić dobre rzeczy za, nie wiem, za 10 zł. No, naprawdę one wyglądają. No, ja podejrzewam, że one są z tej samej taśmy produkcyjnej, tylko robione tam po godzinach. I pani premier zrobiła tam duże zakupy. W związku z tym, jak sobie myślicie, że ona ma takie drogie rzeczy, to ona była na Silku. Może ten kołodziejczak też był na Silku. No. Może tam sobie zamówił te rzeczy. Może mają biedni podróbki, a my się śmiejemy. Ale to chyba też tak do końca nie wolno. To nie wypada już, nie wolno nawet przywozić pod życie. Ale znowu wracamy do tego, że czegoś nie wolno. Prawo jest takie, jak chce wódz. Państwa, że ta koszula, ta bluza mówi, że będziecie siedzieć, ja też. Do tego wracamy, na tym kończymy. Wypuszczają chyba tam z 20 tysięcy więźniów. Robią miejsce na politycznych. Tak. A tamtych wezmą do służby, do policji, żeby wprowadzali państwo praworządność i że oni się nie muszą obawiać. Było takie powiedzenie, że jak zwalniają, to będą zatrudniać, a teraz jak zwalniają, to będą usadzać. Jak wypuszczają, to będą wsadzać. Będą osadzać, jak piękna, piękna parafraza Lejzorka Rozszwańca. Dziękuję bardzo za rozmowę panom, dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału dobitnie.pl. Dziękuję. Do zobaczenia.